Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem typu haul. Będzie to pierwszy haul na moim kanale. Dzisiaj będzie on mieszany, czyli będzie troszkę kosmetyków, troszkę akcesoriów, troszkę ubrań. Także zapraszam Was serdecznie. Pierwszym kosmetykiem, który kupiłam niedawno i który od razu stał się moim ulubieńcem, była baza pod cienie. Jest to baza z firmy Paezé. Jest ona w takim słoiczku odkręcanym. Kolor tej bazy to jest taki miód, ale taki troszkę wpadający w fiolet. Ale na oku oczywiście jest ona niewidoczna, zupełnie transparentna. Nie widzimy tego odcienia. Jest bardzo, bardzo wydajna. Ja miałam swoją pierwszą bazę do cieni z firmy Art Deco. Miałam ją dosłownie 8 miesięcy i myślę, że z tą będzie podobnie. Mimo że jest tych baz naprawdę niewielka ilość, bo tylko 5 ml, to jest naprawdę starcza na bardzo długi czas. Kolejnym plusem, dlaczego kupiłam tą bazę, a nie bazę Art Deco, jest cena. Ta baza jest tańsza od tamtej około 10 zł, także wydaje mi się, że jest to spora różnica w cenie i na pewno bardziej do siebie przekona ten produkt niż tamten, bo to jest praktycznie identycznie to samo, tylko cena tego drugiego produktu jest po prostu wyższa. I cena tej bazy to była 15 zł, cena bazy Art Deco około 25-26 zł, w zależności od sklepu. Dlatego nie warto przepłacać, dziewczyny, kupcie sobie tą bazę, bo jest naprawdę świetna i w niczym nie ustępuje tamtej. Kosmetykiem numer 2 jest tusz do rzęs, tusz z firmy Maybelline, taki granatowo-różowy, ma świetną szczoteczkę. Ona jest taka bardzo, bym powiedziała, króciutka i jest fajna, ponieważ jest silikonowa, co nam, dzięki czemu właśnie nasze rzęsy są fajnie rozczesane, nie są zalane tym tuszem, nie są sklejone tym tuszem. Także wydaje mi się, że to jest strzał w dziesiątkę. Ogólnie ten tusz jest strzałem w dziesiątkę, ponieważ ja zwykle po zużyciu jakiegoś tusza zaraz kupuję inny od tego poprzedniego. Jakoś nie wiem, nie znalazłem jeszcze takiego, który by mnie tak po prostu zachwycił, że zostaje przy nim na dłużej. Także myślę, że przy tym zrobię wyjątek i zostanę, bo jest naprawdę świetny. Kupiony w Rossmanie, cena 21 zł, on był przeceniony chyba z 28 zł na 21. Kolejne dwie rzeczy są to błyszczyki. Błyszczyki kupiłam w chińskim markecie. Pierwszy to jest taki kolor intensywna czerwień, chociaż na ustach nie wygląda on tak bardzo intensywnie. Ma piękny zapach. Cena 5 zł, także warto. Duża buteleczka, fajny pędzelek, gęstość tego błyszczyka jest też świetna, ponieważ nie jest wodnisty, jest, powiedziałabym, wręcz gęsty i taki ciągnący się. Ja lubię takie błyszczyki, bo wtedy nie czuję, że ten błyszczyk zaraz po prostu z czymś go zjem albo sam mi się wchłonie w ust, dlatego to jest po prostu świetne. Drugi podobny konsystent to jest błyszczyk z firmy Safari. To jest taki malutki błyszczyk, praktycznie połowa tego pierwszego, możecie sobie zobaczyć. Jest zupełnie matowy, bez żadnej drobinki brokatu. Jest piękny, pachnie pięknie. Konsystencja jest również świetna, no i ten odcień. Nie wiem, jaki to jest odcień, ponieważ nie ma na nim żadnego numeru, ale to jest taki matowy, nie wiem, taki matowy ciemny miód, czy coś w tym stylu, taki cielisty, ale naprawdę na ustach wygląda genialnie. Kolejną rzeczą jest zmywacz do paznokci z firmy Isana, kupiony w Rossmanie. Zmywacz zachwycił mnie tym, że nie dość, że jest tak duży, ponieważ ma 125 ml, to kosztowało 3,45. Podoba mi się to, że jest fajnie zakręcany, taką dużą zakrętą. Ładnie pachnie, mimo że czujemy w nim taki ten drażniący zapach normalnych, tych takich tańszych zmywaczy. Ten ma w sobie dodatkowo jeszcze taki zapach magnolii, przez co naprawdę przyjemnie się ten paznokcie zmywa i przyjemnie się go stosuje i nie utrzymuje się długo w powietrzu ten męczący zapach, także mogę Wam go polecić. Ja wzięłam tą mniejszą wersję, jest jeszcze taka wersja dwa razy większa jak ten, ale stwierdziłam, że spróbuję, kupię ten tańszy, zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. I następnym razem myślę, że kupię już ten większy, ponieważ naprawdę jest warty kupienia. Mimo że ma tak niską cenę, to tutaj po raz kolejny jest dowód na to, że może być coś bardzo tanie i bardzo dobre. Kolejnymi rzeczami są to rzeczy, z których będzie zrobiona tajemnicza mikstura, ale to będzie w kolejnym filmiku. Ja Wam na razie pokażę na to produkty.
Więc kupiłam sobie taki pojemniczek w Rossmanie, cena około 3 zł. To jest taki mały pojemniczek z pompką, przezroczysty, 100 ml, plastikowy, taki po prostu zwykły pojemniczek na jakieś właśnie specyfiki. Do tego będzie wlewana gliceryna, którą zakupiłam w aptece. Tu jest, zaraz Wam powiem, 30 gramów tej gliceryny. I ja będę tutaj coś z tego tworzyła, ale to dowiecie się w następnym filmiku. Ostatnia rzecz takich bardziej kosmetycznych, urodowych rzeczy to jest szczotka. Szczotka, kokówka tak zwana. Ja używam jej do tapierowania włosów i do zaczesywania ich do tyłu, ponieważ bardzo fajnie nam te włosy tutaj zbiera właśnie, gdy chcemy sobie zrobić jakiegoś koka lub takiego mocno właśnie tutaj zebranego kucyka. Szczotka zakupiona jest na Allegro, to jest szczotka angielskiej firmy, cena 6,40. Włosie jest oczywiście syntetyczne, dość twarde, gęste, przez co fajnie te włosy możemy sobie natapierować i no nie to samo co, prawda, grzebieniem takim pojedynczym wąskim. Tutaj się to robi mega szybko i naprawdę skutecznie. Tutaj mamy jeszcze taki na końcu szpic, przez co możemy sobie fajnie te włosy rozdzielić na partie i po prostu po kolei je tapierować. Dobrze, teraz czas na ubrania. Pierwszą rzeczą będzie koszula, którą kupiłam w tym samym czasie, te dwa błyszczyki, które Wam wcześniej pokazywałam. To jest taka koszula na lato. Bardzo mi się spodobała. Głównie dlatego, że spodobało mi się połączenie tych dwóch kolorów i to, że ma te takie tutaj słodkie perełki, które dodają jej niesamowitego uroku. Z tyłu jest lekko przedłużana. Ja Wam potem zrobię na sobie zdjęcie albo filmik i zobaczycie sobie dokładnie, jak ona wygląda na mnie. Mimo, że to jest rozmiar SK na MK, ja noszę XSK albo SK. Podoba mi się i uważam, że jest na nie dobra, ponieważ jest troszkę luźniejsza, a na lato lepiej nam chodzi się w takim troszkę bardziej przewiewnych ubraniach niż takich ściśniętych. Na dole ma szyfon, lekko przedłużany właśnie z tyłu. Z przodu ma kieszonka. Tutaj ma takie guziczki, również perełki, one są jakby nabite na takie złote, po prostu mają złote spody. No i tutaj te perełki, jest naprawdę świetna, z tyłu taka lekko tutaj właśnie zebrana i puszczona. Naprawdę świetna. Za tą koszulkę zapłaciłam 39 zł, także myślę, że cena naprawdę atrakcyjna i wydaje mi się, że jest to tego warte. Jest płaszcz. Jest to taki trench, jak ja to mówię, płaszcz detektywa, kupiony w C&A. Może zobaczyć. To jest taki płaszczyk tutaj dwurzędowy, z klapami, z paskiem w pasie, takim zapinanym na właśnie normalną klamrę, guziczki. To jest taki cieniutki płaszczyk na wiosnę, idealny właśnie na takie chłodniejsze wieczory, bardzo elegancki, zarówno i do jeansów, i do jakichś spódniczek czy sukienek, butek na obcasie. Tu mnie skusił, ponieważ idealnie na mnie leżą, naprawdę, mi jest ciężko kupić płaszczy, ponieważ jestem dość szczupłą osobą i zwykle mam problemy właśnie z rękawami, a te rękawy po prostu nie dość, że są wąskie, to jeszcze ten pas jest świetnie uszyty, gdzie jest naprawdę tutaj fajnie zebrany, czyli nie jest taliowany, nie jest prostym workiem bezkształtnym, tylko jednak ma ten fajny taki kształt, przez co my wyglądamy w tym o wiele lepiej, ponieważ nasza figura też się przez to jakoś rysuje. Bardzo kupuję, jak już mówiłam, w C&A za kwotę, już Wam mówię, 219 zł. Myślę, że nie jest to jakaś ogromna kwota, ponieważ ten płaszcz nie będzie mi służył na jeden dzień, tylko myślę, że będę go miała na pewno w tym roku, na pewno za 2 lata i na pewno za 3. Ja nie niszczę ubrań, także wydaje mi się, że posłuży mi on na pewno bardzo długi czas. Kolejne dwie rzeczy to będą akcesoria. Są to
dwa takie kominy, co kupuję również w fińskim markecie. One są takie bardzo leciutkie, takie właśnie letnie, nawet do jakiegoś topu czy coś w tym stylu się nadają. Jeden to jest taki kolor właśnie koral, ja uwielbiam w ogóle ten kolor, a drugi to jest taki zwykły po prostu biały, który pasuje naprawdę do wszystkiego. Do wszystkiego możemy to założyć i naprawdę będzie wyglądał elegancko na każdą okazję. Tu jeszcze są nawet na nim ceny, więc za dwa zapłaciłam 16 zł, czyli jeden kosztował mnie 8. Bardzo mi się podoba ten materiał, ponieważ jest on nie taki sztuczny, ale wręcz jest naturalny. To jest jakaś bawełna. Bardzo cieniutki i naprawdę przyjemne są te szale w dotyku. Myślę, że sprawdzą się na niejedną okazję i na niejeden chłodniejszy letni wieczór. I ostatnie dwie rzeczy to są torebki. Torebki zakupione na Allegro za, będziecie w szoku, 14,99 za dwie sztuki. To są takie dwie kopertuki, które nie wyglądają może zbyt atrakcyjnie, jak są złożone, ponieważ są one dość płaskie. Ja potrzebowałam akurat jednej kopertówki na wesele mojej koleżanki, na które wybieram się właśnie za tydzień, i potrzebowałam jakieś torebki do butów w kolorze kobaltu. I nigdzie nie mogłam znaleźć żadnej kopertówki, która by nie była totalnie satynowa i totalnie nabita różnego rodzaju kamieniami czy cyrkoniami. Po prostu chciałam kopertówkę, którą mogę ubrać jeszcze na jakąś inną okazję, nie tylko super elegancką na wesele. Więc zamówiłam dwie takie kopertówki. Jedna właśnie kobalt i jedna taki właśnie kremik. W razie gdyby mi ta kobaltowa jednak różniła się odcieniem od butów, które mam. A pokażę Wam jeszcze buty. Buty kupione są chyba 2 lata temu w New Yorker. To są te buty z Amisu. One były właśnie również przecenione za, kupiłam chyba za 69 zł. Także był jeszcze kolor róż, tak jak to jest we wnętrzu, kobalt, czarny, chyba białe i chyba tyle. To są takie fajne, wygodne butki, takie z wyciętym palcem, niedużym obcasem, bardzo wygodne, bardzo stabilne. Ja mam numer 37, bo takie noszę. I myślę, że z tą kopertówką będą wyglądały naprawdę fajnie. Wracając do torebek, kupiłam dwie za niecałe 15 zł. Myślę, że jak troszkę się wypcha, to będą wyglądały lepiej, bo na razie to jest takie nic specjalnego. Ale oczywiście tutaj będę coś wkładać, telefon, na pewno dokumenty do samochodu, kluczyki i klucze do domu. Myślę, że już to będzie lepiej wyglądało, jak będzie to troszkę pełniejsze. Nie są jakieś szałowe, ale myślę, że na jedną okazję to nie ma co przepłacać, naprawdę dziewczyny. Nie ma co szaleć i wydawać fortunę na to, co założycie raz lub dwa razy, nie wiem, w roku, czy nawet na 2 lata. To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał, że podobały Wam się moje zakupy. Zapraszam Was na filmiki, które są już na moim kanale, które nagrałam dla Was poprzednio. Jeśli macie jakieś prośby, pytania lub chcielibyście zobaczyć jakiś filmik na dany temat, to pytajcie, chętnie dla Was coś takiego zrobię. Zapraszam Was również na mojego bloga, do którego link jest poniżej, i na Facebooka, który też będzie poniżej. Także zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia. Pa!